Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus głośno wołając rzekł: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, lecz w tego, który mnie posłał. I kto na mnie patrzy, patrzy na tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby ktokolwiek uwierzy we mnie, nie przebywał w ciemności. Jeżeli ktoś usłyszy moje słowa, a nie zachowa ich, nie ja go będę sądził. Nie przyszedłem bowiem, aby świat osądzić, lecz by ocalić. Kto mnie odrzuca i moich słów nie przyjmuje, ma coś, co go osądzi. Słowo, które ogłosiłem, ono go osądzi w ostatnim dniu. Bo ja nie sam z siebie głosiłem, lecz ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi dał przykazanie, co mam mówić i co ogłosić. A wiem, że jego przykazanie to życie wieczne. Co zatem ja głoszę? Głoszę tak, jak mi powiedział Ojciec. Pan Jezus mówi dzisiaj: ktokolwiek uwierzy we mnie, nie przebywał w ciemności. Przyszedłem na świat jako światło. Tak się składa, że nagrywam ten komentarz w nocy. Może to być jakieś też pomoc w zrozumieniu tych słów, uświadomieniu sobie wagi, znaczenia tych słów. Tak sobie pomyślałem, że może to fajnie, że nagrywam właśnie w nocy. Słowa Pana Jezusa, które przypominają o tym, że On jest światłem i że ktokolwiek uwierzy w Jezusa, nie będzie przebywał w ciemności. Tak, to są te słowa, podobne słowa Pan Jezus wypowiada, czy też święty Jan potem komentuje, dodaje jeszcze od siebie jako komentarz w trzecim rozdziale swojej Ewangelii. I zresztą nie tylko. To się powraca ten temat sądu, powraca temat światła, powraca temat słowa. W Ewangelii Jana to są tematy co rusz powracające. Pan Jezus dzisiaj znowu rzuca nam właśnie światło na sąd, na to, jak będzie wyglądał sąd. I po raz kolejny mówi w Ewangelii Jana, że nie On będzie nas sądził, ale osądzi nas słowo, które On ogłosił. W tym znaczeniu Jezus jest sędzią, że właśnie Jego słowo nas osądza. Ale w jaki sposób nas osądza? Nie dlatego, że to słowo jest samo w sobie osądzające, że ma taki charakter, taką treść, ale że kiedy my słyszymy Jego słowa, to w jaki sposób się do tego słowa ustosunkowujemy? I to, tak mówiąc dokładniej, to właśnie ten nasz stosunek do słowa Jezusowego nas osądza. Nasz stosunek do Jego słowa. Dlatego to jest ważne, żebyśmy usłyszeli słowa Pana Jezusa i żebyśmy dobrze się zastanowili nad tym, co one znaczą. To słowo nas, jak to też czasem się mówi, biskup Ryś lubi to powtarzać, że słowo Pana Jezusa nas skrutuje właśnie, czyli właśnie nas egzaminuje. Ono sprawdza, na co jesteśmy w życiu ukierunkowani, na co jesteśmy zorientowani. Czy jesteśmy zorientowani na Boga, czy jesteśmy zorientowani na miłość, czy też raczej jesteśmy zorientowani na samych siebie, na jakiś chwilowy interes nasz, na to, żeby było nam jak najprzyjemniej, a nie na to, co jest naprawdę ważne w naszym życiu, a nie na relacje. Czyli na to,
co jest kluczowe w życiu wiecznym, w życiu w niebie. Tam będą się liczyć tylko relacje. Stąd to jest tak ważne, żebyśmy skonfrontowali się i Pan Jezus na pewno to spowoduje, że my prędzej czy później skonfrontujemy się z Jego Słowem, skonfrontujemy się z Nim, najpóźniej w momencie naszej śmierci. I teraz za każdym razem, kiedy my się ze Słowem Bożym konfrontujemy tu na ziemi, teraz, to my się tak jakby przygotowujemy już na to ostateczne spotkanie z Panem Jezusem w chwili naszej śmierci, które będzie miało miejsce w życiu każdego z nas. Dlatego warto słuchać Jego Słowa i warto oczywiście na to Słowo odpowiedzieć pozytywnie. Tu nie chodzi o to, kiedy mówię pozytywnie, to nie mam na myśli tego, że my mamy natychmiast żyć idealnie według tego Słowa, mamy być jacyś perfekcyjni, doskonali. Nie, nie, nie. To nie to mam na myśli. Tu chodzi o to, że kiedy słuchamy Słowo, wsłuchujemy się w Słowa Pana Jezusa, to żebyśmy zobaczyli właśnie, w jakim kierunku jesteśmy zorientowani. Czy jesteśmy zorientowani na to, czego Jezus uczy? Czy zmierzamy w tym kierunku? Oczywiście z całym uznaniem tego, że to jest wszystko, że przed nami jest pewna droga, że musimy przebyć pewną drogę, żeby tym Słowem w pełni żyć. Ale sąd dokonuje się właśnie przez to, że my obieramy w życiu pewien kierunek. Że obieramy kierunek. To jest kluczowa sprawa. Tak więc dla mnie te słowa Pana Jezusa znów są taką niesamowicie dobrą nowiną. Nie przyszedłem bowiem, aby świat osądzić, lecz by ocalić. Pamiętamy też właśnie te słowa z rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, albowiem właśnie nie przyszedłem na to, aby świat potępić, ale by zbawić, że potrzeba, aby został wywyższony Syn Człowieczy, aby On, Jezus, został wywyższony, byśmy byli zbawieni, odkupieni. I tutaj w tym 12 rozdziale Ewangelii Jana, bo teraz jesteśmy przy 12 rozdziale Ewangelii Jana, jakby Pan Jezus do tamtych słów powraca, powtarza je, przypomina. To jest niesamowicie dobra nowina. Ale właśnie, to jest bardzo istotne, że nadal, chociaż jesteśmy odkupieni, chociaż Pan Jezus nas nie potępia, to nadal dokonuje się sąd pewien nad nami. Ale ten sąd jest zawarty, jakby on się realizuje poprzez nasze wybory, nasze ustosunkowanie się do Jezusowego Słowa, do Niego po prostu jako osoby, do tego właśnie kierunku, do tej drogi, którą On wskazuje. Tu się dokonuje sąd. Tu się dokonuje sąd. Kiedy ja słyszę te słowa, one mi dają takie poczucie pewnej sprawczości, że to jednak ode mnie wiele zależy, że to nie jest tak, że ja jestem, jak to niektórzy mówią, albo przeznaczony do życia wiecznego, albo przeznaczony do piekła. To nie jest tak, że nie mam na to wpływu i to mnie bardzo cieszy. Właśnie takiego Jezusa znam, takiego poznałem, który daje mi wybór, daje mi sprawczość, oddaje w moje ręce sprawczość co do tego, jak ostatecznie zakończy się moje życie. Mam tu na myśli to życie po śmierci, jak ono będzie wyglądało. To w ogromnej mierze zależy ode mnie. Pan Jezus robi ze swojej strony wszystko, co jest możliwe, a co nie narusza mojej woli, żebym był zbawiony. A w moich rękach pozostawia de facto po prostu wybór, czy ja chcę
z tego zbawienia skorzystać, ale też czy ja to potwierdzam swoimi wyborami. Nie tylko deklaratywnie, czy chcę, ale czy jakoś swoim choćby ukierunkowaniem w moim życiu, ukierunkowaniem konkretnie właśnie na miłość, czy ja wybrałem to życie, które Jezus mi daje. Przyjmijmy tę dobrą nowinę, aby znów jeszcze mniej bać się potępienia, jakiegoś, nie wiem, gniewu Bożego, odrzucenia, a żeby też jeszcze bardziej uświadomić sobie, jak wiele zależy od naszej wolności, od naszych wyborów, jak wiele Pan Jezus pozostawił takiej właśnie sprawczości, wolności w naszych rękach.